Mosquito? Ué, de urgeste? What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. Alright, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Well, that's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And there, perfect. All right, so based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Okej, teraz mamy wybrać sposób napadu i z tego co widzę to będzie podobnie jak wcześniej jak Franklin, boże, jak Michael wcześniej wybierał napad. Co ja chcę, fraktowiec czy na morzu? Bardziej wydaje mi się, że ten fraktowiec to jest ciekawsza robota, jak będziemy coś zatapiać i pod wodą. Na pewno chcę pod wodą być, więc myślę, że fraktowiec chyba wybiorę sobie. Fajnie, mogę wybrać już. Wybierz metodę. A, wybierz sposób. Kuźwa, to chcę. A, że tak, w ten sposób. Dobra, to... Nie, fakt, fraktowiec. Dobra, bierzemy. Co teraz? Zatwierdź chyba tak, chyba wszystko. You and Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever gonna smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man! Smell him! No. Smell him! Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Okej, z tego co widzę to ogólnie chyba... A nie, chciałem powiedzieć, że wysprzątali. Ja zobaczyłem, że to jest druga kanapa. O Boże. Ja nie wiem, jakby oni tu mogli siedzieć w ogóle, bez kitu. Wszystko w szambie, nóż wbity. W ogóle, jak to miejsce się zmieniło od czasu, kiedy Trevor tu jest, tak? O, Michael. Kuźwa, odbierz. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen, loving it here in LS, really settling in, getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, yeah.
Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Okej. A, oni go tam kąpią chyba. No tak. Naciśnij E, aby zabawić się z panem Marmolad... Dobra, nieważne. Możemy wyjść po prostu stąd? Gdzie było wyjście? Boże. Gdzie jest wyjście z tego mieszkania? Gdzie jest wyjście? Nie, no to jest... Okej, w ogóle zobaczyłem, co tu jest. Nieważne. Jak my możemy tak? Tu nie. Tu jest wyjście chyba. Okej, dobra, nieważne. Wychodzimy teraz i tak. Boże. Wolę nie słyszeć ich. Dobra, w takim razie mamy misję teraz do zrobienia, myślę, od Franklinka albo Michaela. Nie, dobra, Franklinem chyba mamy dwie. Tylko zależy, co nim mamy do zrobienia. Mamy nim na pewno dobre mieszkanie i to jest rzecz pewna. O, on sobie tutaj pakuje, powiedzmy. Oh shit, ale się zmęczyłeś, kurde. Pompeczki sobie tutaj. All that shit? Chop, what you been eating? I gotta get a regimen for your ass. Poczuł turmować. Wake up, Chopper. Czy to jest gówno tego Chopa? Ej, bez kitu. Chop, chodź! Aha, to miałem prawy. Zadowolenie! Naciśnij, aby zabrać Chopa na spacer. Możesz uczyć Chopa sztuczek, powiesz aplikacja i wróć na smartfona lub tablet, daj go testować. Chodź! Chodź, Chop! Chodź, 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 ziomek. Rzucać do aportowania piłkę, którą ma w kole do wyboru broni. Aha, to może niby. Chop, śmieciu, chodź. Chop! Biegniesz! Tam, po piłkę! Biegnij, biegnij, biegnij! Chop. Piłka. Chop, chop. No daj piłkę! No do... No chodź! Masz tu, pyk! Dawaj, 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 Chop! Biegaj po piłkę, dawaj piłkę! No dobra. Pytę ziomek. O Jezu, Denis. Franklin, szlajesz się poza domem, martwię się, chciałem zadzwonić, ale i tak nie odbierasz, więc poszperałam i dowiedziałam się, że mieszkasz gdzie indziej. Naprawdę? Najlepszy aport. Co ona tam chciała? Tonia, Boże, Tonia, zamknij mordę, tak, Denis. To typowe, jak traktujesz swoją ciotkę. Lele, przeniosłeś się do Winewood Hills, a to nie miejsce dla ciebie, chłopcze. Mogłeś się chociaż pożegnać, tak żeś wiedział. Wyjechałam na pustynię, żeby dostać certyfikat instruktora ćwiczeń mięśni miedniczych. Już długo mnie tam kręci, ale wkrótce to się to skończy. Teraz jestem silna i będę przewodzić, a ty jesteś słabuszem. Nie tylko jako mężczyzna, ale z charakteru. Zaczyna się go widzieć. Lalalala, coś tam. Boże, ile. Fajnie. Fajnie, ciocio. Fajnie, super. Na razie trafisz do domu, ziomek. Jakie teksty do psa puszcza. W sumie jeden lepszy od drugiego. Co? Ja nic nie mówiłem chyba. Nie, na pewno się przebierzemy, bo Franklin tak nie będzie biegał jak jakiś obdartus, kurde. Albo dobra, niech sobie biega. Pojedziemy do sklepu, kupimy nowe ciuchy, myślę. Dobra, misja z Lesterem w takim razie jest do zrobienia, widzę. Będziemy mogli to robić. Ale, proszę was, nie Los Santos. West Coast Classic tylko. Teraz tak, musimy się jakoś ubrać porządnie. Więc jedziemy do sklepu z ubraniami. Okej, tędy będzie najszybsza droga do sklepu. Okej, tędy. Tym autem to prawie w ogóle nie jeżdżę. Jakoś zderzaki mi się tu nie podobają. Tak, auto ogólnie fajnie się prowadzi. Ogólnie też by wyglądało fajniej, ale te zderzaki tak jakoś dziwnie naprawdę. Uuu, fuck. Ups. Aj.
kogoś potrąciłem przez... To był przypadek! Ja nie chciałem! Okej, to też był przypadek lekki. Powiedzmy. Dobra, jedziemy swoim autkiem. A mówię, tak śmieszne, że Franklin miał takie auto dobre. Ty mnie tam będziesz denerwował? Oddawaj, oddawaj. Przy policji! Zaraz! Franklin, to widać, typowy marzej. No kuźma, kradnie samochód przy komisariacie. Przy policjantach, wywalone. Dobra, trzeba uciec z policji w takim razie. No tam był jakiś koleś do odblokowania czy coś. Fuck. Dobra, trzeba uciec kawałek przed... Ktoś na... Policja naszym autem jedzie! Psiarnia nam auto ukradła? Oni mi auto rozbijają! Za nygas, kurde, policyjny. Fuck, to się może skończyć niedobrze. Bardzo niedobrze. Wsiadaj, wsiadaj szybko, uciekaj! Zanim ci znowu opony wszystkie poprzebijają. Chowaj głowa, głowa na kierownicę i jedziemy. Fuck, mam 3 gwiazdki już. Dobra. Panie policjancie, proszę mnie zostawić. Dobra, uciekamy w tereny, na których może mnie tak nie będą gonić. Woohoo! O fuck, a tu ta policja to co? Miało jej nie być. Dostałem informację, że tu nie będzie policji, jednak się myliłem. Takie halo Lester? Żartowałem. Tam jest policja. A to co to jest? Fuck, nie wiem. Nie mam pojęcia co to jest, ale to nie jest miejsce, do którego chciałem pojechać, na pewno. Dobra. Jak się rozpędzę, to ja mam szansę uciec. No ale nie jak na mnie jakiś słodius. Fuck, kolczatkę wystawili. W ogóle wjechałem na nią? Przecież nie ma opcji, żebym na nią wjechał. What the fuck? Jakim cudem przebili? A, tu jest ogólnie ta, to co chciałem znaleźć, czyli... te gwiazdy. Wal się koleś, sam se wjedź na kolczatkę. Wjechali na kolczatkę, śmiecie. W ogóle to policjant mnie goni w takim aucie. Dobra, to auto dalej się rozpędza. Dalej jest szybkie. Dam radę. Mam jeszcze jakieś opony w ogóle? To mnie bardziej zastanawia. Dawaj auto, dawaj auto, dawaj tego Karina! Shit. Fuck this shit! Fuck this! Dobra, uciekamy, 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 dam radę. Przeskakuj! Oh fuck! Wysoko dosyć było, nie powiem. Może zgubimy zaraz policję? Ale będzie beka jak ucieknę. Ale będę miał bekę. Bez kitu. Może im ucieknę, może się uda. Nie widzą mnie. Jest dobrze. Jest dobrze. Tu mnie nie powinni szukać w ogóle. To jest najlepsza rzecz. O, ale dostał Franklin. Kurde, kulkę ma. Jak mnie załatwią, to mnie załatwią najwyżej w tym miejscu. Innej możliwości nie widzę, niestety. Dobra. Czekam, jestem przygotowany. W razie gdyby policjanci na mnie tu mieli wyskoczyć. Ha! Frejerzy! Tak się ucieka policji. A może... What? Chowaj te broń. Chodź Franklin, ty już nie chcesz mieć problemów. Przynajmniej nie w tej chwili. Kogoś chyba gonią, ale to nie mnie już. Na szczęście. Fajne autka są. Jakieś szybciorskie nawet. Albo może sobie wezmę to. Może za to nie będą mnie gonić. Zasurano. Dobra, miałem iść się ubrać w końcu Franklinem jakoś. Żeby jednak nie biegał, nie jeździł w czymś, czym przed chwilą biegał, czy powiedzmy, no, robił pompki. Pewnie sposony cały jest. Mógłby się, mówię, przebrać jak człowiek. Dobra, nie przejechałem jej. To już jest progres jakiś.
Tędy przyjadę? Można próbować. O tak. Chyba jednak nie. Nie bardzo. Dobra. 300 metrów ponad. Parę sekund będzie do przejechania tam. W takim razie. Dobra, tak. Pyk, tędy. W prawo i mamy sklep. Dokładnie. I to nawet modny bardziej jakiś. Chociaż czy ja chcę modny? Ja bym chciał normalny jakiś, szczerze. Zwykłą odzież, tak? Zwykłą odzież, o, bym chciał. O, kuźwa, kilometr. Dobra, no czego się nie robi dlatego, żeby mieć odzież jakąś najlepszą. Wszystko się robi. Ale mamy dobre autko, fajne, szybkie, ładne, sprawne. To dojedziemy tam w Trymiga. O, idealnie, widzicie? Calculated wszystko. Tak to miało wyglądać, o, nawet nie zahaczyłem teraz, hehe. Dobra. 80. Zaraz stuwa będzie. Jest stuwa. O 7, dobra, nieważne. He, prowadzenie 100 na 100! G fucking G! Czemu nam zniknął? What? Wskaźnik mi zniknął w ogóle. Ze zwykłej odzieży. On chyba chce umrzeć. Frajerze! Przepchał mnie typ. Co oni robią? Wjeżdżają we mnie. Oni jadą wszyscy pod prąd. Ja ich nie rozumiem. Naprawdę. Czemu ci wszyscy ludzie pod prąd jeżdżą? Dobra, gdzie ja mam jechać w takim razie? Do tego sklepu z odzieżą. Bo chyba zajechałem gdzieś dalej niż miałem. Aha, no to fajnie. Kompletnie mi gdzie indziej to pokazało. To czemu ja tu miałem zjeżdżać niby? Ale bullshit kompletny. Bez kitu. O, nie mam opony. Świetnie. Ups. No i zaraz mnie psiarnia zacznie gonić. Na pewno. No przecież ten sklep jest tutaj, gdzie wy mi każecie jeździć, bo co, bo pod prąd? O, Jesus, naprawdę. Zwykła odzież. Czy tu jest zwykła odzież? Mi się wydawało, że tu była, o Boże, co to za malunek. Aha, tak, to jest suburban, dobra. Nieważne. To będzie zwykła odzież. Get on the fucking floor right now! Yeah, man, I'm cool. Hey, fuck with us, we'll lay you down. Just be cool. Co za frajer, no chciałem iść! Co głupie śmiecie! Dobra. Jeden załatwiony. On już się nie podniesie. Dobra. Drugi gdzieś jeszcze był, ale drugi już gdzieś spieprzył daleko, to nie ma sensu. Ja tu i tak tylko przejazdem jestem, oddam jej jedną tą i... Co tam? Grozili mi. You got the money. Oh, thank God. Next time you come in, it's 25% off. Ooh, 25% zniżki. No ale ja chciałem. Jest nieczynny. That's fucked up. Hey, you look like you trying real hard, girl. Hey, yeah. Fajnie, super, super. Przyjechałem do Suburbana, normalnie Suburban i kuźwa zamknięty, no bo była kradzież. Gdzie, jakbym tego drugiego dorwał jeszcze, umarłby zaraz. Bez kitu. Czemu uciekli tak daleko gdzieś? Auto mi zniszczyli. Na pewno oni mi zniszczyli to auto, to jest prawda. Najprawdziwsza. No i gdzie ja mam się teraz ubrać? Panie Mimie, no i policja mnie za to ściga, naprawdę. Niemożliwe, niemożliwe po prostu. Czemu ktoś zaczął do mnie strzelać? Woo! Przejedź się! Walić policję! Nie, nie będę strzelał. Jeszcze będą trzy gwiazdki. Będzie trudnie zgubić. Dobra, fajnie byłoby ukraść jednak auto jakieś, bo uciekanie na piechotę to nie jest najfajniejsza sprawa, przynajmniej nie w tym miejscu. W innych miejscach to jest nawet dosyć dobra sprawa, uciekać na piechotę. Ale nie bardzo tutaj chyba, chociaż zgubili mnie już. Okej, nieważne. Przeskoczę sobie
przebiegnę. No, zbiegaj normalnie, nie jak jakiś, kurde, koślawo oki, koślawo nogi. Dobra, weź się tu schowaj za tym murkiem. Nie widać cię. Dobra, widać go jednak. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Autobus mnie ominie. Tu bym się prędzej schował. Tu mnie już nie powinni widzieć nawet. Dobra, nieważne, w razie czego przydałby mi się jednak jakiś pojazd zabrać. Chociażby nawet ten skuter. Byk! Dokładnie. Willy! O fuck. W tych ciuchach, no to musiało się tak skończyć. Nie dziwię, no kasku nie założyłeś, kolego, nie? Załóż kask. Dobra, szybko, teraz przyspieszyliśmy. Patrzcie. Patrzcie, jak szybko jedziemy. Woohoo! Lecimy! Dobra, no tych ciuchów chyba nie ogarniemy niestety. Trochę lipa. Ale moglibyśmy do Lestera w takim razie pojechać. No będziemy jak debil jechać, no ale no co wam zrobię? Zabójstwo? A, że to jest to właśnie, to zabójstwo, okej. Nieważne. A my auta potrzebujemy. Nie zamierzam na tym dłużej jechać. Dobra, dziękuję za auto. No, nygusie? Masz jakiś problem? No, dziękuję. Słuchał reggae, no wiadomo. Co taki nyger mógł słuchać? Dobra, kilometr do zrobienia. Tylko jak ktoś będzie w nas wjeżdżał, to nie bardzo damy radę to zrobić. Okej. Trzeba dziabnąć tędy. Fuck! Dobra, wyrobiliśmy się. Jedziemy do Lestera tak, jakbyśmy ubrani. Niestety, no miałem ludzie plan, żeby się ubrać inaczej, ale widzieliście, nie dałem rady. To się normalnie nie da. Dobra, nie przejechać kogoś przez przypadek, nie zabić, nie zastrzelić. Do Lestera podejść normalnie. Najnormalniej na świecie. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Okej, okay, czyli Franklin jest naszym teraz takim zabójcą. Vespucci Beach, kulturysta, Mas Sans, usuń tę wiadomość. Chyba nie bardzo. Dobra, ale musimy, tak jak powiedział, zaopatrzyć się w broń dalekiego zasięgu, powiedzmy. Z ekwili ławnika, no okej, spoko, ale najpierw ammunition. A fajnie zawija to autko. Vigero, kurczę. No, w sumie ammunition jest tutaj zaraz obok. W wyznaczonym czasie, no okej, w wyznaczonym czasie, a czas, 8 minut. Spoko. Tylko miałem, no, kupić jedną rzecz, miałem broń sobie kupić. Więc to chcę zrobić, to tłumik. Usunięto przedmiot, nie, no ma być tłumik. Amunicja, dobra, fajnie. To mi się przyda, jeszcze wezmę oczywiście tutaj kamizelkę, żeby nie było. Zwykła kamizelka, dziękuję. I możemy odjechać teraz w stronę tego ławnika. On się przemieszcza czy nie? Ciekawe. Nieważne. Mamy 8 minut, żeby zabić 4 osoby, tak? 4 szumowiny ludzkie! West Coast, classic. No, 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 no. Lecą porządne biciki, kurcze. O! Jesteśmy obok mieszkania Trevora, zaraz.
Dobra. One będą ciekawsze auta do przejęcia wtedy. To jest ten koleś, tak? Dobra. Weźmiemy sobie bulecika w takim razie. Kradniemy buleta i lecimy. Vapid bullet, bullet GT. Zlikwiduj kolejnego ławnika. To fajny ten ławnik był, taki trochę muskularny. Tylko muskule... Boże, muskuły nie zatrzymały tej kulki, którą dostał w klatę. 107 mm, kurczę. Żywego pancerza. Dobra. Możemy tędy przecież pojechać, czemu nam wyznacza jakąś dziwną trasę. A, chyba że jednak to była dobra trasa. Nie no, na gdzieś tam na około nam wyznaczyło. Pewnie dlatego, że jadę pod prąd teraz czy coś, ale nieważne. To jest w małym stopniu pewnie zasługa tego. Tak naprawdę. Gdzie jest ten ktoś? Aha, ten ktoś jest tam. Okej. Dwóch zdjętych. West Winewood. Okej, to moje okolice normalnie. Winewood. Dobra, lecimy. Gdzieś tam na górę trzeba, tak? Okej. Mam dobre autko, dobrą broń. Możemy misję robić spokojnie. Damn. Mogła tego nie przeżyć osoba w tym w smarcie, kurczę. Okej. Fuck. Dobra. 5 minut nam zostało do zrobienia misji. Wow, dobra, dobrze kontroluję to auto. Troszeczkę przynajmniej. Pam 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 pam. Pam pam pam. W ogóle co to za muzyka tu leci? To jest ten? Chyba nie. Damn, I ain't got much time left. A to nie był ten. Czy ja zabiłem jakiegoś randomowego ziu? On był wyżej. On jest wyżej. Jak ja go mam dupnąć niby? Kuźwa, tam jest ten koleś. Okej. Wypatruj motocykla Batki. Ruchy, Frank! No, 4 minuty mi zostały. Patrzcie, jak się wchodzi w zakręty, ludzie, właśnie tak. Dobra, został ostatni. Tak, co to w ogóle... A, Dame. Dobra, jest gdzieś tam, czy jak pojadę tędy... Będę musiał później na prawo... Kurczę, gdzie on jedzie? Dupna droga do niego troszeczkę. Szczerze. Włączę jeszcze sobie stację, że coś leciało. Ale w jaką stronę jedzie? Którą stronę? Chyba, że on po prostu gdzieś tam sobie stoi. Okej, nieważne. Musimy zdążyć, 3 minuty mamy. Myślałem, że to dużo strasznie czasu było, a jak widać, no, jednak nie do końca. Dobra. No, jedziemy na skróty, na szczęście. Woohoo! On jedzie! No, widzimy, że jedzie. Dobra. Podnoś się! Na drogę! Ciekawe, czy on wie, że chcemy go załatwić. Nie powinien wiedzieć, teoretycznie. O, shit! Jak wyminął? Okay, that ought to do it.
I co teraz? Hey, L is done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Spoko, że będziemy w kontakcie. Misja ukończona. 100%. Super, fajnie, ja się cieszę.